Wszystko to za sprawą nieobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów. Z miłą chęcią tutaj lubię być. Ja lubię grać w piłkę, to jest moja pasja. Piłka nożna to moja pasja i też trener fajnie po prostu prowadzi te zajęcia. Jak się okazuje, sobotni WF dzieci stanowi większe wyzwanie dla ich rodziców. Dzisiaj wstaje o godzinie 6:30 i pytali się, kiedy będzie ten trening. Wstaje z samego rana i nie może się doczekać, aż przyjdzie na piłkę na trening. Dawniej zajęcia pozalekcyjne z wychowania fizycznego w szkołach odbywały się w ramach tak zwanych XKS-ów, czyli szkolnych klubów sportowych. W naszej szkole uczyło się 760 uczniów. Mieliśmy po 3-4 klasy i można było wybrać z tej klasy uczniów praktycznie, którzy mają zamiłowanie do różnych dyscyplin sportowych, tych najlepszych. Wtedy zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Natomiast weekendy przeznaczone były na rozgrywanie zawodów. W 2017 roku SKS zostały reaktywowane. Poza tym powstały też inne programy sportowe, gdzie dzieci mogą realizować swoje pasje. Jednak sportowe zajęcia pozalekcyjne nabrały też już innego charakteru. Ciężko jest wybrać, dajmy na to, do drużyny piłki koszykowej czy siatkowej. Mamy uzdolnioną młodzież, ale niestety musimy przyjmować wszystkich, którzy chcą ćwiczyć i zajmować się sportem. Dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki stworzyło program Aktywna Szkoła, aby w ten sposób popularyzować aktywny tryb życia wśród najmłodszych. A także, aby sport był masowy, a nie tylko dla tych, co się wyróżniają. Dzieci z popularnej wałeckiej Kornelówki, które biorą udział w programie Aktywna Szkoła na sali gimnastycznej, spotykają się w środy i w czwartki po lekcjach, ale także dwa razy w miesiącu w soboty. Zajęcia trwają 2 godziny.